Trzy feningi z 1821 roku. Piękna monetka. Mam tutaj jeszcze jeden shilling 1800, ale nie wiem który. O, tak się prezentuje z drugiej strony. Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Wita Was Ewelinka i Krzysztof. Wyjechaliśmy sobie na rekonesans na polach, gdzie mamy pozwolenia, sprawdzić jak tam sytuacja ze żniwami. Okazuje się, że jedno z ciekawszych pól jest dostępne. Pierwsze sygnały, pierwsze monety, pierwsze guziki. Także te pole nas tutaj przytrzyma i będziemy tutaj chodzić do wieczora, nie? Do ciemnego. Do ciemnego. Na co liczysz, że tu znajdziesz? No, monetki, już się zaczęło ciekawie, więc mam presję do chodzenia do ciemnego. No ja też oczywiście monetki, ale bym chciał jakąś srebrną monetkę znaleźć. Jakąkolwiek, ale żeby była srebrna. Życzę Ci tego. Albo ewentualnie jeszcze jakiś guzik. Guzik związany z pobytem w tych okolicach Napoleona. O, to ja też. No. Ja też. Zostańcie z nami, okaże się co tutaj na tym polu znajdziemy ciekawego. A znajdziemy. Znajdziemy. Pole, na którym będziemy prowadzić poszukiwania z wykrywaczem metali, jest usytuowane na stoku, który jest przyległy do rozlewiska. Wykrywacz ustawiam na wysoką częstotliwość, żeby był bardzo czuły i wrażliwy na drobne przedmioty, z racji tego, że tutaj gleba jest taka bardzo piaskowa, iłowa, sprzyjająca na poszukiwania z wykrywaczem metali. A dla mnie dzisiaj najważniejszy jest słuch, aby wydobywać te najlepsze i najważniejsze sygnały. Czysty guzik, czyściutki, bez żadnych napisów. Spójrzcie, właśnie przed chwilą znalazłam właśnie taką oto monetkę. Jeden szyling pruski z 1800 bodajże 6, ale nie jestem pewna, bo dokładnie daty nie widać. Takie monetki mnie... Co tam chciałeś? No krzyku narobiłaś, to potrzebne. Takie monetki bardzo mnie cieszą, bo uwielbiam kopać monety i to jeszcze takie stare. Zawsze mnie zaciekawiają, jak się znalazły tam i oczywiście czekały na mnie, prawda? No, oczywiście, bo Fryderyk Wilhelm na rewersie z koroną. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale spróbuję. Fryderyk Wilhelm. Szyling pruski. Najciekawsze jest to w tym wszystkim, że różnorodność monet na polach, jakie znajdujemy, jest ogromna. Każdy władca, każdy kto zarządzał, każdy kto miał swój majątek, mógł też na przestrzeni wielu lat, tych historycznych lat, wydawać swój pieniądz, aby po prostu go znajdujemy. Człowiek zawsze zabierał ze sobą pieniądz na pole, żołnierz miał przy sobie, gospodarz, który wychodził w pole, miał przy sobie, właściciel majątku miał przy sobie. Wszyscy gubili, a my je znajdujemy. Albo chodzili na polach i rozrzucali, myśleli, że im urosną. Są monety popularne, tak jak ta na przykład, która wybita została po 1800, prawdopodobnie 1809 rok wybita, no ma ponad 200 lat, natomiast jest to taka moneta bardzo popularna, jakby dlatego, że została wydana w dużym nakładzie, bo rzadkość monety oczywiście można powiedzieć, że liczy się w ilu latach, ale tak naprawdę w ilu została wydana egzemplarzach. Jakby to jest to świadczy o tym, czy moneta jest rzadka, czy popularna, które my często znajdujemy na polach, nie? Także znalezisko cieszy, bo stara moneta. Oczywiście, jak najbardziej. I tylko się cieszyć, że w ogóle jeszcze udaje nam się coś znaleźć. Dlatego, że dawniej te monety były wybijane ze szlachetnego stopu. Dzisiaj, obecnie tak różnie bywa. Ciężko znaleźć współczesną monetę. Bo wykrywacze dyskryminują je, odrzucają. Także gratki. Dziękuję. I co? I szukamy dalej. Ale trochę ci zazdroszczę. Zazdraszczaj. Kolejne znaleziska, którymi chciałem się wam pochwalić, to guzik z munduru żołnierza niemieckiego z Wehrmachtu, jak również fragment łyżki. Łyżka jest posrebrzana i być może tutaj jeszcze znajdą się jakieś napisy. Trzeba będzie to podczyścić. Mam monetkę, a nie taką jakbym chciała. Peryle musi być. Nie byłoby kopania, gdyby na miejscu naszym, gdzie kopiemy, nie wyskoczyła monetka za czasów PRL. 10 groszy. Bryłka ziemi, a w nią wkomponowana moneta. Zaraz zobaczymy, co to jest, co to będzie. Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Moneta jednofeningowa z tak zwanym kłosem i datą 1924. Udało się w końcu znaleźć srebrną monetę. Postać króla, napis Wilhelm Król Prus. Moneta srebrna, 1 srebrny grosz z 1862 roku. Założenie moje znaleźć srebrną monetę zostało wykonane. Został jeszcze tylko do znalezienia guzik, o ile się uda. Oczywiście guzików znalazłem sporo, natomiast wracając do tej srebrnej monety, wiele osób pyta się mnie, jaką wartość przedstawiają te monety, które my znajdujemy. Muszę was zmartwić, bo te popularne monety, typu monetę, którą znalazła Ewelinka i teraz ja, tego srebrnego grosza, który był wydany w mennicy berlińskiej, a wiem po tym, bo jest tu sygnatura pod datą A, czyli mennica berlińska, została ta moneta wydana w milionowych nakładach. Pomimo to, że stan tej monety jest bardzo dobry, natomiast cena może 10 zł, może 12. Jeżeli kogoś oczywiście to interesuje, ktoś by powiedział, no ale kurczę, ta moneta 1862, tyle lat, ponad 200 lat leżała w ziemi w pięknym stanie i tylko taką kwotę? No niestety takie są realia. Znajdujemy bardzo pospolite monety, które praktycznie mają swoją wartość, ale wartość historyczną i wartość regionalną dla nas, bo ta moneta jest dla mnie informacją, co tutaj się działo na tych terenach. Nie patrzę na nią pod kątem finansowym, bo bardziej mnie interesuje regionalizm. Zajmujemy się regionalizmem i w miejscach, w których jesteśmy, wyczytujemy, co tutaj się działo, między innymi też poprzez monety. Trzy feningi z 1821 roku. Piękna monetka. A w międzyczasie kilkanaście dołków, a w tym kilka, jeżeli to można nazwać, ciekawych znajdków. Kilka guzików, czystych guzików nieopisanych. Jest to, na co też liczyłem, jest guzik. Guzik Gwardii Napoleona. Także nie był wcale głęboko. Wkrótce nogą tylko przesunęłem sygnał, no i jest to, zobaczcie, co chciałem znaleźć. Guzik Gwardii Napoleona. Morda mi się cieszy niesamowicie, ale z takim innym uszkiem, nie koszyczkiem, tylko z tym, o, takim zwykłym. Także cieszę się niesamowicie. Jest sreberko i jest też guzik. No ale powiedziałem to na początku, dlatego że znam te pole i wiem, co po nim się można spodziewać. A takie rzeczy tutaj są normalnością. poszukiwania w okolicach Kamieńca Suskiego, gdzie przebywał Napoleon Bonaparte ze swoją gwardią, nigdy nie zawodzą. Tutaj, wchodząc na pole, zawsze można liczyć na takie rzeczy jak guzik z umundurowania gwardzisty. Nic tylko pozostaje się cieszyć i szukać kolejnych. Zobacz, jaki duży guzioł. No ja mam tych guziczków trochę, ale same takie maluszki. A tu jaki wielki. Ale czysty chyba, co nie? Chyba jo. Ładny, ładny. Od płaszcza. Czysty. Nic nie jest opisane. Ale gratki. Muszę tak powiedzieć, bo się schodziłem. Sygnał mega taki 70 ID to informacja dla mnie, że może być nawet srebrna moneta. Serduszko zaczęło mocniej bić, serduszko pyk. Natomiast to nie srebrna moneta, tylko guziczek. No szkoda, ale co zrobić? Co zrobić? Zawsze guzik to też ciekawa znajdka. Najpierw ja będę się chwalić tym, co znalazłam. Może ściągnę najpierw rękawiczki, bo będzie lepiej widać. Guziczek Gwardii. Guziczek Napoleona. Chwalić się. Dobrze widać. Mój taki piękny. Mam i ja. I to jest moja znajdka. Moneta pruska srebrna, kolejna z 1780 roku. Pokażę, ja nie wiem, czy... No. Te dwa guziki i ta moneta leżały praktycznie na 2-3 metrach kwadratowych koło siebie, także wskazywać to może na to, że ktoś nad rozlewiskiem, nad ciekiem wodnym, jakiś żołnierz gwardyjski leżakował sobie i albo mu się posypało z portek, albo po prostu, nie wiem, spał, zostawił. Albo się szarpali. Może być, ale kto z kim, nie? Także... Ciekawe pole. Zacne znajdki. Tutaj już pokazuję Wam. Twoje ładniej widać. No i ja tutaj jeszcze się też chwalę. Także się chwalę. Miejmy nadzieję, że ładnie to widać. Jeszcze zaraz zrobimy przybliżenie. I co? I będziemy się zbierać do busa. Tak jest. Jak mus to mus. Hania wyzwania co chwilę. Tęskni. Jak zawsze, a jak jesteśmy w domu, to robi zawsze swoje. Na tą chwilę będziemy kończyć nasze poszukiwania na tym polu, na którym śmigaliśmy z wykrywaczami. Niestety jutro nie będziemy mogli tu już powrócić, ponieważ jutro właściciel będzie prowadził jutro zasiewy. Taką dostaliśmy informację. Natomiast cieszymy się, że mogliśmy, tak żartobliwie mówiąc w naszym slangu, liznąć trochę rzeczy z tego pola. Wyszły 2 sreberka, wiele innych monet, 2 guziki napoleońskie, no i innych wiele gratów, które w naszych oczach są nieistotne i Wam nie pokazaliśmy. Natomiast temat dzisiejszego filmu to też zmiana czy nowelizacja ustawy o ochronie zabytków. Musimy Wam powiedzieć, że od 2024 roku wejdą nowe przepisy. Przepisy ułatwiające nam, poszukiwaczom i Wam też, przyszłym poszukiwaczom, korzystanie z pozwoleń. Dzisiaj pozwolenie, które uzyskujemy na poszukiwania, jest taką decyzją administracyjną. Żeby dostać tą decyzję, potrzeba jest złożyć odpowiedni wniosek, w formie załączników dorzucić mapki, zrobić kwerendę, opisać, dlaczego chcemy szukać, jak również w tym wniosku też musi znajdować program poszukiwań, no i musi być też znaczek skarbowy za 8 dyszek, 82 zł. Natomiast po nowelizacji ustawy my, poszukiwacze, i wy, przyszli poszukiwacze, będziecie mogli w łatwiejszy sposób uzyskać pozwolenie. Stworzona zostanie specjalna aplikacja, która pozwoli nam z poziomu telefonu zgłosić nasze wyjście w teren. Jeden ważny warunek to w tym zgłoszeniu musi być zgoda właściciela gruntu. Najpierw trzeba uzyskać zgodę właściciela gruntu, potem w tej aplikacji, do końca nie wiem jak ona będzie wyglądała, bo ona będzie na etapie tworzenia, włożyć taki załącznik, no i wysłać to poprzez aplikację w odpowiednie miejsce. Aplikacja będzie nam podpowiadała, czy możemy chodzić w tym miejscu, czy nie, ponieważ będą tam naniesione stanowiska archeologiczne i z automatu, jeżeli jest stanowisko, oczywiście nie możemy chodzić pod względem kar. Nowelizacja ustawy też przewiduje nagrodę dla poszukiwaczy. Wcześniej to było tak, że niektórzy poszukiwacze, jeżeli znaleźli coś ciekawego w kontekście historycznym, dostawali oczywiście te nagrody. Były też śmieszne sytuacje, bo żeby wiele osób dostać jakąś nagrodę finansową, to opowiadało bajki, że dzik wyorał, palił ognisko, ktoś tam i nagle wyskoczyły monety, jakieś babcie znalazły, tego typu historie. Pies znalazł, tego typu historie były. Dlaczego? Ponieważ poprzedni przepis mówił o tym, że nagroda należy się znalazcy, który przypadkowo znalazł, powiedzmy, skarb lub wartościowe przedmioty. Dzisiaj jest tak, ta nowa nowelizacja wprowadza zmiany takie, że my, poszukiwacze, jak znajdziemy coś wartościowego, mamy możliwość starania się o nagrody. Natomiast jakby kwestia nagród to jest drugorzędna sprawa, bo nas bardziej interesuje to, że możemy wychodzić w teren i obcować z wykrywaczem metali, chodzić, dbać o swoje zdrowie poprzez ten ruch i tak dalej. Także od nowego roku zmiana ustawy o ochronie zabytków. Co ta ustawa i jakie zmiany wejdą, to odnoszę Was do linku w komentarzu. Bardzo dużo pisze o tym Polski Związek Eksploratorów, który de facto, jak mówiłem, jest inicjatorem zmiany ustawy o ochronie zabytków. Także odsyłam Was do linku. No i słuchajcie, interesujcie się tym tematem, jeżeli chcecie, zgodnie z literą prawa, odważnie, śmiało prowadzić poszukiwania, bo wielu z Was, detektorystów, wycofało się z tej pasji, a wiele osób też by chciało chodzić, natomiast odstrasza ich ta procedura uzyskania pozwolenia. Także na pze.org.pl, jak dobrze stronę pamiętam, oczywiście link będzie tutaj, znajdziecie wszelkie informacje. Na pewno o zmianie ustawy już jest wszędzie głośno, a będzie jeszcze głośniej. Także od 2024 roku będziemy to robić łatwiej. Dla nas o tyle łatwiej, że nie będziemy musieli siedzieć w papierach i robić sprawozdań. No, sprawozdań właśnie, bo po tych wszystkich poszukiwaniach na koniec roku jesteśmy zobligowani zrobić sprawozdanie, a to już jest laborat, bo wszystkie przedmioty, które znajdujemy, musimy wykazać. A po zmianie ustawy będzie tak, że w tej aplikacji robimy zdjęcie, wysyłamy to na serwery, no i wtedy jakby to będzie też forma sprawozdania. Konserwator zabytków czy odpowiedni pracownik zdecyduje, czy nasze przedmioty, czy przedmiot jest zabytkiem archeologicznym, czy nie jest. Jeżeli nie jest, no to zdecyduje, co dalej. Także bardzo ważna zmiana. Bardzo ważna zmiana dla poszukiwaczy, dla nas, dla wszystkich, którzy chcą amatorsko chodzić z wykrywaczem metali. To chyba na tyle, co? Się nagadałeś? Się nagadałem, ale no to jest ważne. Także jeszcze raz odsyłam Was do linku, który jest w komentarzu. Wszystkie zmiany ze szczegółami, bo ja tak bardzo ogólnie o tym powiedziałem, doczytacie na stronie Polskiego Związku Eksploratorów. Przerzucimy też te informacje na naszą grupę Rodzinka detektorystów.pl. No i co? My jako poszukiwacze serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zmiany ustawy, która ułatwi nam życie, ułatwi nam wyjście na poszukiwania w każdym miejscu w tym kraju. Oczywiście w miejscach, gdzie one są przeznaczone do legalnych poszukiwań, bo nie możemy chodzić po stanowiskach archeologicznych i innych miejscach objętych zakazami. To tyle w tym odcinku, także do zobaczenia kolejnym. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.